Znowu wyruszyliśmy w teren. Dzisiaj jesteśmy w Okrzeszynie. Tutaj znajduje się dawna kopalnia węgla. Przed wojną była to kopalnia węgla, natomiast po wojnie Rosjanie szukali tutaj uranu. I to jak zwykle. To podlegało pod zakłady R1 w Kowarach oczywiście. Jesteśmy przy jednym z obiektów, znaczy jedynym dostępnym. Tak wygląda zejście. Jedno z zejść, mamy dwa dostępne. Drugie tak. Znajdziemy w trakcie chodzenia. Podobno jest drugie. Po drugiej stronie drogi jest hałda i tam znajdował się szyb. Jednak te systemy nie były połączone. Tam ten system po drugiej stronie drogi, podobno to jest coś dużego, ale wszystko jest zasypane niestety. Natomiast tutaj jest coś mniejszego, ale podobno bardzo malowniczego i zamierzamy się o tym przekonać. No dobrze, myślę, że starczy tego gadania, czas się tam wciskać. Ciemno jak w dupie. No, dalej. Aha, zablokował się, co? Fu. Super. Widzisz to? No. Posypało mi się za kołnierz. Ble. Mamy węgiel. Ok, weszliśmy do środka. Widać już od razu takie ładne pokłady węgla, prawdopodobnie. Idziemy dalej. Korzonki zwisają ze stropu, a więc jesteśmy jeszcze dosyć płytko. Jakiś kawał skały się od spoju, od stropu. No to wygląda. Tamten też wygląda bardzo odspojnie. Tak, ten wisi sobie praktycznie. Czyżby to jest ta pierwsza upadowa? No to wygląda. Środkowy to full moc? Tak, środkowy to full moc. Pierwsza upadowa. Na wyższy poziom, chociaż wygląda jak była zawalona. Na razie pójdziemy dalej, ewentualnie później tutaj wrócimy jeszcze. Dobra, nie marnuj mi full mocy. Oj. Fragmenty obudowy są, ale tylko stęple zostały. Robi się trochę niżej. Drugie wejście. Aha, tutaj. I to jakie? O, weszliśmy. Że autostrada. Tak. Oj, rzeczywiście. To był chyba główny wjazd. Może. Jakiś murek został z boku. No. Tutaj jeszcze lód. To kapiący lód. No. No dobra, ruszamy. Ale tutaj w tym przodkowym odcinku ładny przewiew jest. Dalej będziemy kontrolować już stan powietrza. Jak się ładnie skały odpajają. Aha, widzę, że skrzyżowanie jakieś takie. Bardziej skrzyżowaniowe. No dalej to nie zajdziesz zbyt szalenie daleko. Jak rzucę na to trochę więcej światła. Ja wiem, może jest tam jakieś przejście. Na filmie nie widać, bo snop światła przeszkadza. Dobra, może najpierw tutaj, bo wygląda to sensowniej. Tutaj na dole widać ten pokład węgla. Wyraźnie czarna skała. Tutaj druga upadowa. Gdzie? Tu. Tak?
Tu jeszcze jakieś blaszki pozostały na... Ło, ale się ledwo trzymają. Hak. Błoćko. Tak robi się widno. Świat nurków, poziom minus jeden. Zalany poziom. Tak tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Bardzo wilgotno, nic nie widać. Ale nie widzę tutaj żadnej drogi w dół. A nie, jest, dobra. Tylko odbijało tak światło dziwnie. A więc jest tam zalany poziom. Chodnik w bok albo dziwna wnęka. Ale chyba chodnik w bok. Chyba raczej na pewno. Dochodzimy do skrzyżowania. Właściwie rozwidlenia, nie skrzyżowania, źle powiedziałem. Tam popadowa chyba. Się łączy to skrzyżowanie w tym momencie, jak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, co to jest. Tylko muszę omijać belki. I ogromniaste wierpło. Uważaj. Zeszłem trochę. Spójrz. To jest chyba ten szyb jednak. Kawał wierpa. No, rzeczywiście wierpło górnicze. Okazałe. Jak wygląda szyb? Nie jest tak źle, no. Nie jest aż ani wysoko. 10 metrów to nie jest. No nie. Może 7. O, proszę Państwa. Krąg życia, kurna. A to ofiara losu. Na stałe może. Będzie. Długo musi się poczekać 30 sekund najpierw na włączenie, a później jeszcze z minuty, aż zacznie pokazywać sensowne rzeczy. Więc póki co ta kopalnia jest całkiem obiecująca, można powiedzieć. Całkiem dobrze zachowana, nie ma przycisku, przynajmniej na razie. Ciekawie będzie z tymi pochyleniami do wchodzenia. Wszystko się zobaczy. Ła, panie, świeże powietrze. Widać coś? Równo widać. O, teraz widać świeże powietrze. 560 ppm. Tyle co nic. Tak, w moim pokoju mam więcej. Ale lepiej mieć już włączone. Tak. Na jakie masz limit? To zawsze? Co? Tak, 5000 jest włączone. Zastanawiałem się nad zrobieniem sobie jakiegoś paska na niego czy coś i nie zrobiłem. Leniwy. Tak, jestem leniwy. Trzeba za bardzo do tego silikonu nie da się przyczepić niczego. Bo jest kruchy strasznie. O, solidna belka. Stempel, który jest cały jeszcze z ładnymi nacięciami. Nie pamiętam jaki to jest, tego jakiej szkoły takie nacięcia są. Ale możliwe, że niemiecki. Czemu? Bo nie trąca wózką? Ja po prostu sposób nacinania tych stempli jest inny. Co tam masz? Woda płynie. Ładnie woda płynie. O, teraz ładnie widać. Zabierz światło swoje. O! Jakieś ambitniejsze żelazko. I to proszę Państwa, tutaj kurczę żelastwo. Bardzoż skomplikowane, bo skręcane. Z hakiem z jednej strony. Nie byle jakie. Znaczy to było pewnie wbite gdzieś w drzewo i jakiś kabel wisiał czy coś.
tam ambitny paset. Tak. Ładne obłamy węgla. Kapie. Daj więcej światła, bo to fajnie może wyglądać. O. Tak to wygląda. Woda się daje mocno. Ja też. O, już ładne płetki zaczynają powstawać. Gdzie one są? Tutaj. No. Tutaj przodek mamy. A tutaj bardzo malowniczo woda leci. Nie świeć może już pełną mocą, no to mnie liszą. Wchodzisz mi w kadr z lampą. Też jakiś sik. Może być całkiem spora. Zależy, że to wpłynie, nie? Kruche i śliskie. O, tu jest lepsze. Jakiś kawał węgla. Dobra, wracamy. Patrzeć w kolejne chodniki. Jakaś żyłka. Jakaś jasna żyła. Tutaj jakiś klamisty kamień. O, ładne żyłki ma. No. Coś tam masz. O, kręgi na wodzie. No. Cisza. Ale woda czyściutka, zobacz. Teraz nagrywam. Czym nagrywasz? Myślałem, że nagrywam, a nie nagrywałem. Dobra, to wyszliśmy z upadowej na jeden z poziomów, na poziom pod pierwszy, jak to powiedzieliśmy. Idziemy chodnikiem. Ktoś się tu poślizgnął. Oj. Wydaje się, że powietrza tu sporo. No, to chyba jest połączone wszystko. Wydaje się, że widzę drugą upadową, więc nie ma sensu tak badać tych bocznych. No i tak idzie. No. Tak, doszliśmy do drugiej upadowej. Tu jest chodnik na wprost, na tym poziomie. Tu jest upad w dół. Nie zabić się. O. Ładny upad w dół. I upadł w górę. Tam niedaleko jest kolejny poziom, widzę. Ale kończy się tu. Dalej nie biegnie tam. Nie widzę, mówisz? Żeby zakręcał. On chyba idzie może tylko w kierunku. Zobaczymy. Na prawo. Pójdźmy na razie do końca tutaj. Tutaj trochę bardziej obsypane. Jakiś obwał. Co tam dorwałeś? Butelkę dorwałeś. Leżę tu dłużej, ma już osady. Aha. Ale nie ma też żadnej sygnatury. Czyli nie ma etykiety. Nie ma etykiety. Upadowa w górę, bez upadowej dół. Chyba dalej jest. Chociaż mu nie wiem. I tutaj coś jest, będzie można to skontrolować. Ano jest.
ewentualnie, górę. Chociaż nie wiem, czy jest sens tutaj, bo wejdziemy wygodniejszą górę. Uważaj. No, idzie dalej jednak. O, węgiel. Brak wydajności. Jaki ładny, błyszczący węgiel. Grzybki. Odek chyba. Tak? Nie. Nie wiem, czy chce mi się przechodzić przez te kamienie. Tylko po to, żeby dojść do końca. Aha. Przodek. No zasadniczo tam już nic nie ma. O, tu Paweł pakuje się po błocie. Po upadowej do góry. Fajansik? Tu w boku mamy trzeci poziom. Widać coś? Jak nie będę chuchał, to będzie widać więcej. Jeszcze ciekawe jest to, że to upadowo idzie dalej do góry. Ale tam się kończy. Chyba zasypane. No tak wygląda upadowa w dół. Może. Co to jest? Zaraz. O, tak wygląda upadowa w dół. Tak, to jest druga upadowa. Jest, jest. No tutaj zazorowe węgla chyba nie mieli. No. A tu jest wielki głaz. Widać, co jest za głazem? Nie, za nie głazem. Za bardzo. Zagładem jest zagładem. To co, trzeba będzie schodzić na dół? Tutaj? Tam. Można tutaj. W sumie bez różnicy. Dobra, jesteśmy przy wyjściach znowu. Idziemy. Tam jest jeszcze chodnik, w którym nie byliśmy. Komary. No, tu jest malowniczy rozpierduch, ale nie widzę, żeby to szło bardzo daleko. Rzekłem, że tam jest chyba już przodek, ale... No, trzeba to sprawdzić. Ale z powodu malowniczości tych gąbek, ongiś drewniany. Chodź. Jep, jest tam przodek. Chyba. Cienie są złudne. Tutaj możemy zobaczyć. Wyglądała słowo obudowa prawdopodobnie całej tej kopalni. Zanim to wszystko się rozłożyło. To nic tu nie ma w zasadzie, jakieś taka żyłka czegoś, ale... Tego czegoś, co tam było. Coś. No więc podsumowanie. Kopalnia węgla za Niemców. Po wojnie Rosjanie wszędzie kopali uran, więc kopali też. Poziom 0. Szyb do poziomu powiedzmy 1A. Dalej mamy 3. Co? 3 upadowe prowadzące do tak. Wyższych chodników, które idą wzdłuż głównego chodnika tej kopalni. Chodnik jest plus 1 poziom, cały drożny. Chyba tak? Tak. Poziom plus 2 z obwałem pomiędzy
podobą 1 a 2, jeżeli licząc od strony wejścia, pomiędzy tymi jest zawał. Pomiędzy tymi jest zawał, tutaj, nie? Mhm. I dalej jest drożne. No i tyle. Poziom trzeci, planowany być może, albo po prostu kopali tam i się skończyli złoże i przestali kopać. Jest to możliwe. Tutaj mamy niebitnie wielkie wyjście. Cholera wie, czy nie główne, bo widać tam jakieś cegły. A tam luksus jakich mało. Lisia nora, wyjście drugie, w którym weszliśmy. Tak, zgadza się. Tutaj dopiero zauważyłem, majestatycznie białe coś. Białe coś wygląda na zwęglone coś. Coś. I żyła. Żyła węgla. Żyła węgla. Największy urok tej kopalni. Grubaśna żyła węgla. Spoluję na chwilę. Oj. I tak to wygląda, nawet w śródpowietle. No i tyle. Tak się rozpoczyna nasz sezon 2015. Myślę, że całkiem przyjemnie tutaj jest. Przygaś tą lampę. Całkiem fajnie. Tyle, coś jeszcze chcesz dodać? Nie, to chyba wszystko. Powiedziałeś już dużo. Kopalnia rzeczywiście bardzo malownicza. Postaramy się zrobić jakieś fajne zdjęcia teraz, jeszcze. Teraz coś do jedzenia. Coś do jedzenia, robimy zdjęcia i w sumie... I to będzie wszystko. No i tyle w temacie Okrzeszyna.